dzisiaj przed chwilą miałem 20 minut, w związku z tym jest to dla mnie bardzo sentymentalne, niezwykle zupełnie. W 1990 roku bohater naszego dzisiejszego spotkania, który niestety nie przybędzie, choć walczyliśmy o to do ostatniej chwili, dostaje pierwsze zlecenia na wideoklipy. Są to zlecenia od Susan Wegi i zespołu En Vogue. I już w drugim roku, czyli w 1991, powstaje bardzo ważny dla historii gatunku filmowego, za jaki możemy uważać w ogóle wideoklipy, klip do piosenki zespołu R.E.M., czyli Losing My Religion. 91 rok. Przełomowy teledysków. Na tamtym projektorze są dwa klipy, jeden Metallica, jeden Nirvana. Uważam, że gdyby nie Losing My Religion, takie klipy nie mogłyby powstać. Chodzi o estetykę, poetykę, inspirację itd. To jest to na pewno teledysk po Losing My Religion. W 1992 roku dostaję Srebrnego Lwa na najważniejszym festiwalu reklamy, czyli w Cannes, za The Swimmer. Pierwszy, jaki zdobył, Losing My Religion, to jest dla mnie ewidentne zapożyczenie, kopia, nie wiem jak to nazwać, znakomitej fotografii czeskiego fotografa Sautka. Klimat tych wszystkich zdjęć jest dokładnie taki. Wypisz wymaluj Sautek z dodaną wyobraźnią Indusa z tymi kolorowymi sekwencjami. I w tym kontekście, mimo że tak nagrodzony ten teledysk, nie wnosi moim zdaniem jakichś takich bardzo nowatorskich pomysłów. Jest to po prostu reżyser o niebywałej sprawności warsztatowej. Człowiek, który potrafi tworzyć fenomenalne obrazy. One są dopieszczone do ostatniego detalu. Ale sam film, czy on jest czymś, co powala poza tymi obrazami, dla mnie są tylko dwie fenomenalne sekwencje w tym filmie. Takie, które Rzeszczenka uwada. To jest ta sekwencja, kiedy kiedy ta dziewczynka spada i dzieje się ten cały ciąg obrazów w jej głowie. To jest coś, co artystycznie dla mnie nawiązuje do takich arcydzieł jak Bergman, Fellini czy Fellini. I druga, ale o zupełnie innej wymowie, to jest sama końcówka i ten taki fenomenalny hołd dla twórców kina, dla banalnych historyjek, które mają nam coś opowiadać. I ludzie w to wkładali swoje, nie wiem, życie, pasję, serce, tworzyli to lepsze, gorsze. My dzisiaj tego nie dostrzegamy. A on się nad nimi pochyla. Mówi, tak, byliście wszyscy wspaniali. Buster Keaton i inni. I to są te dwa inne aspekty, które dla mnie w tym filmie te dwie sekwencje. No i jak powiedziałem, fenomenalna obraza. Mam pytanie do Ciebie. Czy wszystkie, bo pewnie wiesz o tym filmie bardzo dużo, czy wszystkie sekwencje były kręcone na naturalnych planach? Czy były tam komputerowe jakieś animacje, czy też nie było?
Więc jeśli chodzi o same lokacje, sam pracę mówił, że robi zdjęcia w 24 krajach, Google mówią, że w 26, ale chwali się jednym, że wszystkie plany były prawdziwe. Owszem, tam są efekty specjalne na poziomie zdjęć, dźwiękowych i tak dalej, ale lokacje, wszystko to jest kapitalna pocztówka z podróży dookoła świata, prawda? Pewnie każdy z nas chciałby w takiej podróży chociaż raz wziąć udział. Właśnie, a ty wierzysz jemu? To nasuwa pytanie, czy ma był ważniejszy obraz, czy historia? Bo jeżeli tak bardzo się skupiał, że przez 17 lat szukał lokacji i tak się skupiał na jakiejś tam czystości obrazu, kolorach i wszystkich tych, no to to było ważniejsze. Ale to mogło wynikać, z braku środków na realizację tego, to, że tyle lat to trwało. Ja myślę, że... To wynikało również z tego, że jak mówisz tam Tasem, on 95% czasu spędza na lotniskach i w samolotach. On kręci średnio do 10 nawet reklamówek rocznie. Dla kogoś może to nie sprawiać wielkiego wrażenia, a myśmy tam na jednym kanale puszczali making of, jak oni robią te są budżety milionowe. To są po prostu produkcje te filmowe. I on po prostu przez te ileś lat zbierał sobie plany zdjęciowe, robiąc między innymi właśnie te reklamy. Bardzo chciałbym, patrząc na te jego obrazy, żeby ten człowiek zrealizował kiedyś film na podstawie scenariusza kogoś takiego, nie wiem, jak nieżyjący już Kieślowski, czy żeby swoją wyobraźnią okrasił to, takie historie, jakie oni mieli do powiedzenia. Jeszcze jedna analogia się nazywa, Neverending Story, to jest banalne w porównaniu z tym, ale podobna konstrukcja. I też miałem wrażenie, że gdzieś tutaj tam... Dla mnie jeszcze jedna analogia, Matthew Barney. Taka podobna, nie wiem, estetyka obrazu i podejście do jakiegoś tam budowania. Tak, tego kolejne numerowane właśnie projekty filmowe, awangardzista z Nowego Jorku. Swego czasu puszczane także na warszawskich spotkaniach filmowych i tak dalej. Myślę, że to jest cała masa zapożyczeń. No generalnie w dzisiejszej sztuce wszyscy kradną wszystkim. To jest sprawa w ogóle w sztuce obecnie. Trudno jest znaleźć coś czystego, bo każdy już się o to gdzieś ocierał. To jest zaplecze z filmu Hero, prawda? Czy on jest, widać, że Hindusem promuje takie perełki hinduskie. Państwo zwrócili uwagę, ta rasa koni Daulagiri z tym duszami zawiniętymi. Bardzo rzadka rasa, tylko w Indiach występuje. Wyciąga takie różne niuanse, żeby to przekazać. To jest w końcu jego kraj rodzinny, prawda? To jest też nie bardzo silne. A dla nas to jest za dużo doznań takich, my tego w ogóle nie wyłapujemy. Także myślę, że on może być zupełnie inaczej odbierany w tamtych krajach po prostu, nie bliższy. No, ja się z Panią zgadzam, bo myślę, że ten film, jeśli chodzi o obrazy i znaczenia, można smakować. Można rzeczywiście skupiać się na tych wszystkich sekwencjach, bo one są dopracowane, przemyślane. Tam nie ma przypadkowych miejsc. My nawet nie wiemy dokładnie, co on chciał powiedzieć, wybrając takie, a nie inne plenery.